Krzysztof Śmiszek, Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Chociaż dzień dobry, tak sobie mówimy, zawsze wiadomo, tradycja, rzecz święta, ale e, smutna bardzo wiadomość wczoraj do nas e, dotarła. Nie żyje Jan Lityński, nie żyje kolejna legenda. Wczoraj ktoś wrzucił takie bardzo znamienne zdjęcie, gdzie idzie Henryk Wójec, w środku Tadeusz Mazowiecki i obok Jan Lityński. I człowiek się robi strasznie, strasznie smutno. No tak, wie. to oczywiście nie jest nie jest najlepszy dzień, i nie hmm. był najlepszy wieczór dla Polski, dla, dla Polaków, dla społeczeństwa, dlatego, że odszedł wielki nie tylko świadek najnowszej historii Polski, ale odszedł także współtwórca tej historii najnowszej, bo jakże mówić o najnowszej historii Polski bez Jana Lityńskiego, który przecież ze, współorganizował e, strajki w 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim, zakładał e, Komitet Obrony Robotników, e, brał czynny udział w tworzeniu Solidarności dla ludzi lewicy, prawicy, centrum. To jest osoba e, taki drog, drogowskaz, jak zachowywać się w trudnych czasach, jak nie porzucać Marzeń, jak nie być oderwanym od społeczeństwa, jak z tym społeczeństwem pracować na rzecz zmiany. A Jan Lityński pracował bardzo wytrwale, płacąc. Wielką cenę też przecież, będąc zatrzymywanym, prześladowanym, przecież był też w więzieniu, więc to jest taki wzór człowieka, który nie porzuca marzeń, wzór człowieka, który bardzo systematycznie, tak organicznie, też pozytywistycznie pracuje z tymi, z którymi chce robić tą zmianę, bo przypomnę, że Jan Lityński był niezwykle zaangażowanym człowiekiem, jeśli chodzi o prawa robotników, prawa pracownicze. Sam przecież też napisał manifest na pierwszym zjeździe Solidarności, manifest do ludzi pracy. To jest postać no nietuzinkowa. Przy tym niezwykle ciepła. Kilka razy miałem okazję odrzeć się tylko Jana Lityńskiego na różnych wydarzeniach, i to była osoba niezwykle pogodna, niezwykle taka serdeczna, otwarta, tolerancyjna, i to, co jest dla mnie niezwykle też istotne, to, to, ta jego, to jego trwanie przy e, podstawowych wartościach, jakimi są prawa człowieka, bo wielokrotnie słyszałem jego niezwykle mądre wypowiedzi. Dzisiaj takie powiedziałbym ponadczasowe, e, że słowa prowadzą, nienawistne słowa mogą prowadzić do nienawistnych czynów. Wielokrotnie wypowiadał się na temat e, tragedii w Rwandzie, ludobójstwa w Rwandzie, w Rwandzie srebrenicy w, w Kambodży, e, czyli człowiek, który nie tylko miał takie horyzonty skierowane na Polskę i na Polską Sytuację, ale widział prawa człowieka globalnie, uniwersalnie straszna wielka, wielka, wielka szkoda, wielka strata. No, i też no chyba nie, nie można nie skomentować tego jego ostatniego dnia, prawda? Kiedy, no to, to, cały, to cały Jan Lityński, który po prostu rzuca się na pomoc słabszemu i przy tym ponosi wielką cenę. No, takich ludzi naprawdę jest coraz mniej i naprawdę trzeba dziękować Opatrzności Historii za to, że mieliśmy w naszej historii tak odważnego człowieka, który budował niepodległą i demokratyczną Polskę. Ja pamiętam, jak kilka lat temu robiłam wywiad z Janem Lityńskim i zapytałam, czy nie korci go, czy go nie kusi to, żeby wrócić do takiej czynnej polityki, polityki i on powiedział, nigdy w życiu, to już nie jest polityka, jaką chciałbym uprawiać. Więc to chyba nie jest z kolei najlepsze świadectwo no tak, dla tych, którzy go w Sejmie y, nastąp, na, na, zastąpili. No tak, to no wyznaczył bardzo wysokie standardy. Przypomnę też, że był posłem z trudnego okręgu, z okręgu Wałbrzyskiego, kiedy w latach, kiedy Wałbrzych po prostu upadał, staczał się społecznie. I Jan Lityński właśnie takie trudne wyzwania lubił. I z takich okręgów startował i zdobywał tam mandat. Więc pewnie ta polityka wygląda już zupełnie inaczej niż w czasach, kiedy tworzył ją Jan Lityński. Jeden z naszych widzów napisał z Panem Lity... Napiłbym się z miłą chęcią wysokoprocentowego trunku alkoholowego i porozmawiał o życiu. No, chyba każdy z nas miałby takie marzenie w sumie. No, pewnie. No, był <laughs> bardzo też radosny. Jakby, nie, nie mówiąc o Janie Lityńskim, o jego wielkich dokonaniach nie można tylko zamykać się w tym, przedstawiać e, e, go tylko na pomniku, tak? Na tak. momencie tutaj Zresztą trzeba. właśnie też Bronisław Komorowski, takim... nie wiem, czy pan słyszał, wspomniał, bo no, ja, ja, by, ja by przytaczałam cytat o tym, że mówię, że Lityński był po prostu królem życia. No, i to jest piękne, że ktoś potrafi po, po prostu połączyć w, 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 pracę dla Polski, pracę dla społeczeństwa, z też takim dbaniem o, o swoją, swoją najbliższą przestrzeń, przyjaciół, siebie. Przecież mamy jedno życie i Jan Lityński był takim, takim znakiem że, czy symbolem tego, że można żyć ładnie, można żyć dobrze, ale można też żyć dając wiele dobrego innym. Jan Lityński zmarł wczoraj, niestety, w wieku 75 lat. Dziękuję, pani proszę bardzo, za to piękne nie, nie. A teraz już przechodzimy do bieżącej polityki, dlatego że ważne wydarzenie także dla lewicy za nami, weekendowe. Jaki jest tak naprawdę główny przekaz tej konwencji, panie pośle? Bo pojawiło się mnóstwo tych postulatów, pojawiło się bardzo wielu młodych ludzi, aktywistów, e, przyszłych polityków pewnie e, także. E, każdy z nich mówił o jakimś tam wycinku e, spraw, chyba głównie takich światopoglądowych i wolnościowych właśnie, ale później na scenę wkroczyło trzech tenorów, czyli Robert Biedroni, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. No i Zandberg na przykład e, wsławił się taką lekką złośliwością wobec Włodzimierza Czarzastego, mówiąc, że już dość, przepraszam cię Włodku, polityków, którzy są w tej polityce. Polityce naszej Polski od 30 lat. No to naprawdę wydaje mi się, że to jest dość karkołomne przedsięwzięcie, żeby odpowiedzieć o co państwu tak naprawdę chodzi. No ale proszę spróbować. Sobotnia, czułem, niedzielna konferencja, konwencja, nie sobotnia, nie, konwencja, sobotnia, 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 sobotnia. Lewi, sobotnia, tak, sobotnia konwencja, lewicy. Była czymś, co, co było dla nas naturalne. Znaczy, patrząc na to, jak zmienia się poparcie dla lewicy, patrząc na to, jak, jakie grupy społeczne popierają lewicowe postulaty, no tutaj bezdyskusyjnym, pierwszorzędnym odbiorcą naszych postulatów są młodzi ludzie. Widzimy, że w ostatnich latach mamy bardzo wysoki skok, jeśli chodzi o poparcie młodych ludzi dla lewicowych postulatów i czymś absolutnie, Naturalnym jest nawiązanie dialogu, czy nawet więcej, pokazanie oferty dla, dla młodych ludzi. Ta konwencja była moim zdaniem dosyć wyjątkowa, ponieważ politycy, którzy są Sejmowi czy zasiadają w Europarlamencie, oddali głos młodym ludziom, bo nie ma niczego gorszego w polityce i niczego gorszego dla ugrupowań politycznych niż oderwanie się od rzeczywistości, a ci młodzi ludzie sprowadzają nas na ziemię. Na Ziemię i mówią, co jest dla nich ważne. Ważna jest dla nich wolność i lewica mówi dużo o wolności. Wolności decydowania o swoim życiu, wolności decydowania o tym, jak chcemy żyć, z kim chcemy żyć, jak planować swoją rodzinę. Mówią dużo o równości, ale mówią także bardzo dużo o takich e, codziennych bolączkach: brak e, mieszkania na wynajem, brak stabilnej pracy, brak. E, Pewności, pewności jutra. I jakkolwiek politycy mogą mówić dużo pięknych słów, to nigdy nie oddadzą tego wprost, tak jak oddają to ci, którzy żyją mając 16, 17 czy 22 lata. I Lewica ma dla nich program, dlatego mówimy bardzo dużo o tym, że skandalem jest że um, na przykład mieszka wynajem mieszkania w średniej wielkości e, mieście czy, czy w dużym mieście pochłania 80% pensji. No dobrze, Skandale panie pośle, to, tutaj, to wchodzę w słowo. Tutaj, wchodzę, tutaj wchodzę w słowo, bo rzeczywiście doszedł pan do konkretów. Rozumiem oczywiście postulat tanich mieszkań, rozumiem oburzenie na ich ceny, chociaż z wolnym rynkiem często niestety nie można dyskutować. No i co? I lewica teraz każdemu młodemu człowiekowi dopłaci do wynajmu mieszkania czy prywatnym właścicielom każe obniżyć ceny? No bo e, rzeczywiście można mówić, Bić, że jest za drogo, tylko co zrobić, żeby było taniej, panie pośle? Ja się nie zgadzam pani redaktor z tezą, że z wolnym rynkiem nie wolno dyskutować i nie można dyskutować, bo jesteśmy na przegranej pozycji. Ja uważam, że wzorem na przykład Wiednia, gdzie właściwie 80% mieszkań w Wiedniu to są mieszkania, które są zarządzane przez miasto, są regulowane czynsze, są regulowane stawki dostosowane do realiów no Ale w Warszawie tak I oczywiście nie jest. Lewica a no właśnie, dlatego lewica chce to zmienić. Lewica chce zmienić. Ale to zabierzecie cały system prywatnym pachczyna. właścicielom i oddacie miasto, absolutnie. bo nie rozumiem. Nie, nie, pani, nie, nie, pani redaktor, absolutnie nikt niczego nie chce nikomu e, zabierać. E, my mówimy bardzo jednoznacznie, e, e, państwo powinno wziąć odpowiedzialność także za zapewnienie podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do mieszkania, i powołać e, publicznego dewelopera, który będzie e, budował mieszkania nie po to, żeby e, zażynać e, tych wynajmujących, jeśli chodzi o płacenie czynszu, tylko czynsze będą dostosowane do, 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 do realiów cenowych. I to nie jest normalne, pani redaktor, że dzisiaj mieszkanie metr kwadratowy kosztuje między 8 a 12 tysięcy złotych, bo to jest haracz narzucony przez deweloperów. Oczywiście, jeśli deweloperzy chcą sobie budować mieszkania za 25 tysięcy za, za, złotych za metr, to niech sobie budują, ale państwo musi wziąć odpowiedzialność za codzienne życie i zapewnienie dobrych usług publicznych. Oczywiście, że lewica ma, pokazuje program dostosowany do, do realiów społecznych. Nikt nikomu nie będzie niczego nacjonalizował, zabierał, tylko obok wolnego rynku także musi być państwo, które nie jest stróżem nocnym. Panie pośle, a macie oszacowany koszt silne. takiego planu mieszkaniowego? To są, to są koszty na najbliższe 15 lat. Chcemy wybudować 2 miliony mieszkań i oczywiście jest to kilkadziesiąt miliardów złotych, ale to nie jest tak, że państwo będzie tylko dokładało. Oczywiście państwo też będzie, na tym, będzie to budowało za pieniądze, które się zbilansują, tylko odpowiedzialnością nowoczesnego państwa dobrobytu jest nie tylko zapewnianie szczepionki, zapewnienie dobrej ochrony zdrowia czy dobrej szkoły, ale także odpowiedź na największą młodego, bolączkę młodego, młodego pokolenia. To jest brak mieszkań. To jest jakiś nienormalny zupełnie fenomen, że 40% Polaków do 35. roku życia mieszka z rodzicami. No chyba nie powie mi pani redaktor, że to jest sytuacja akceptowalna. No, panie pośle, sytuacja... obawiam się, że wielu robi to z wygodnictwa, a nie dlatego, że sobie nie poradzi. Wie pan jak nie, to jest? Nie, nie, Szczególnie nie, z polskimi mężczyznami. Nie, 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 nie zgadzam się. Być może część ludzi po prostu e, uważa, że jest to wygodne i nie trzeba robić wysiłku, ale proszę mi wierzyć, że jak rozmawiam z tymi młodymi ludźmi, z tymi osiemnastolatkami, którzy rozpoczynają swoje dorosłe życie, to jednym z ich marzeń, tak jak pewnie było marzeniem pani czy, czy moim marzeniem, to jest usamodzielnienie się. Ja wyprowadziłem się z domu mając niecałe 18 lat i cenię sobie swoją niezależność, cenię sobie swoją, swój własny kąt, czy cenię sobie to, że, że mam więcej wolności. I pewnie większość młodych ludzi też o tym o tym marzy. I niech państwo wreszcie um, stanie na wysokości zadania i zapewni im dobrą edukację, um, nieideologiczną edukację, jak chce Prawo i Sprawiedliwości minister Czarnek, um, zapewni im um, możliwość startu i założenia rodziny. Panie pośle, to jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz, która wybrzmiała podczas sobotniej konwencji, czyli no takie ostateczne oderwanie kościoła od państwa. Lewica, no, niestety, przyczyniła się do tego, że mamy sojusz tronu z ołtarzem. Taka jest prawda. Za czasów Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Kościołem też rząd żył bardzo dobrze i wszyscy te obrazki pamiętamy. No ale okej, okay, to jest za nami. Rozumiem, że według pana wtedy koledzy z Lewicy, czy związani z Lewicą popełnili błąd. Pytanie, jak teraz te relacje powinno się ułożyć? Bo państwo mówią wyprowadzić religię ze, ze szkół, ale co, co, co jeszcze? Bo to trochę mało. Te relacje trzeba przede wszystkim uporządkować, bo lewica nigdy nie była, nie jest i nigdy nie będzie za ogranicz ograniczaniem praw i y, 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 wolności człowieka, w tym wolności religijnej. Mm -hmm. Niech to wybrzmi naprawdę y, mocno, że lewica jest antyklerykalna, ale nie jest antywyznaniowa i będę. Pierwszą osobą, która będzie gardłowała i będzie krzyczała, jeśli ktoś komuś będzie ograniczał wolność religijną. Ale tych stosunków, tych, tych elementów w stosunkach państwa i kościoła do uporządkowania jest niezwykle wiele, bo religia w szkołach. Dwa miliardy złotych jest przeznaczanych rocznie na katechetów, którzy uczą em, dzieciaki w szkołach od pierwszej klasy do ostatniej em, maturalnej. Dwie godziny lekcyjne w tygodniu. To nad, z tym należy skończyć i nie mówić jak Szymon Hołownia, że być może trzeba zmniejszyć dofinansowanie z państwa. Nie. Religia w selkach katechetycznych, religia za pieniądze em, tego, tego, a nie innego związku czy innego związku wyznaniowego. Po drugie, czas skończyć z rozdawnictwem ziemi. Pani redaktor, ja jestem posłem z Wrocławia i włos mi się na głowie jeży: jak czytam, że na mocy specjalnego przepisu w ustawie o stosunku państwa do Kościoła rzymskokatolickiego. Kościół Katolicki ma dodatkową możliwość bezterminowego ubiegania się o zwrot ziemi na tzw. ziemiach odzyskanych. W tym roku toczy się postęp, toczą się postępowania na terenie województwa opolskiego na 3,5 tysiąca hektarów w województwie dolnośląskich na 3200 hektarów. Od 1991 roku kościół tylko z tego przepisu, nie z innych, bo z innych to są jeszcze to jest inna historia. Tylko z tego przepisu dostał 76 tysięcy hektarów warte 3,5 i pół miliarda złotych. Z tym trzeba skończyć i z tym trzeba, trzeba ukrócić ten, ten, mm -hmm. ten proceder pazerności i nienasycenia. Kapelani w Krajowej Administracji Skarbowej. Proszę mi powiedzieć, po co są kapelani w Krajowej Administracji Skarbowej? Czy oni to jest jakieś dodatkowe komando, które um, bardziej. Myślę, z reguły jest tak, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. pieniądze. A no właśnie, więc mamy nie tylko strumień pieniędzy, nie tylko rzekę pieniędzy, ale mamy ocean pieniędzy, który płynie do kościoła rzymskokatolickiego, i te stosunki trzeba uregulować. I jeszcze jedna rzecz, pani redaktor. Młodzież nie zgadza się, gremialnie nie zgadza się na to, żeby wpychać im ideologię do ich prywatnego życia. Prawo i Sprawiedliwość, które jak żyje w, jak w symbiozie, jak chuba z drzewem, e, na, e, 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 żerują na, tej, e, na systemie edukacji. No, Prawo i Sprawiedliwość wraz z Kościołem uwielbiają wchodzić ludziom z, but, z butami pod kołdrę, pod pierzynę, zaglądać za firanki. No, to jest nienormalne i to Masowe wypisywanie się młodych ludzi z lekcji religii, bo to już nie są incydenty, to jest masowe wypisywanie się z tych lekcji, jest, symboli jest bardzo symboliczne, jest ogromnym znakiem dla rządzących. Nie tędy droga. Koniec z tym sojuszem. I lewica mówi bardzo jednoznacznie. Zero ideologizacji e, nauki, e, zero księży w szpitalach, szkołach czy instytucjach publicznych. Jeśli jakiś zwi związek wyznaniowy chce prowadzić taką działalność, to niech za to e, pła płaci ze swoich pieniędzy. Panie przecież kończąc ten wątek, taka mała uwaga, to teraz tylko tych młodych ludzi musicie przekonać do tego, że polityka ich dotyczy i że muszą iść do wyborów, żeby cokolwiek zmienić, tak jakby chcieli. Ale widzimy no, panie redaktor, widzimy, widzimy w sondażach i w ostatnich badaniach, że mamy rekordowe zainteresowanie. Nie Czy że przy urnie Oczywiście, wyborczej najlepiej się sprawdzają? Absolutnie. Tylko, tylko to, to, jest też, to, to też są trendy. I trend jest no tak, taki, że od, w ostatnich latach młodzi ludzie są niezwykle aktywni i też a, młodzi ludzie przecież dali kilka lat temu zwycięstwo prawi, Prawu i Sprawiedliwości. Mam nadzieję i będę ro, będziemy robić wszystko, żeby pokazywać, że inna polityka, inna Polska, otwarta, tolerancyjna, świecka, różnorodna, postępowa jest możliwa i żadne e, centroprawicowe. Siły tego nie załatwią, załatwi to tylko lewica. Panie Pastorze, mamy coraz gorsze wyniki znowu, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem. Niezmiennie bardzo wysoka liczba ofiar śmiertelnych także. Minister zdrowia, ale nie tylko minister zdrowia, także premier i doradca premiera nakreślają już zbliżające się coraz większymi i szybszymi krokami widmo trzeciej fali koronawirusa. Tymczasem Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro w dalszym ciągu są przeciwni temu, żeby przyjmować konkluzję szczytu unijnego tego. Budżetowego rzecz jasna. Chodzi oczywiście o ratyfikację kwestii budżetowych oraz funduszu odbudowy pieniędzy bardzo nam potrzebnych, szczególnie właśnie polskiej gospodarce po epidemii koronawirusa. To powoduje, że mamy kolejne zarzewie, bardzo poważne zarzewie konfliktu w rządzie. Janusz Kowalski, wiceminister Solidarnej Polski, zastępca Jacka sesina w Ministerstwie Aktywów Państwowych st traci stanowisko. Pana zdaniem, jak ta sytuacja dalej będzie się rozwijać? Bo zamiast ona się stabilizować, to mam wrażenie, że coraz bardziej się tą łódką chybocze i pytanie, czy ona zacznie się topić i na dnie wyląduje, czy, czy, czy jednak się jakoś uda to wszystko ogarnąć? No ja mam takie wrażenie, panie redaktor, że Jarosław Kaczyński jest tak taki przyczajony tygrys, ukryty smok, tylko czeka w cichości, gdzieś tam w ukryciu, jak kąsać swoich, na to, jak, żeby kąsać swoich współpracowników czy współkoalicjantów. No widzimy, że próbował sprowadzić do parteru porozumienia Rasłowa gowina teraz no, by, obgryza Solidarną Polskę. No widzimy, już bardzo jak na dłoni, tak? bardzo widoczne jest to, że zjednoczona prawica nie jest już ani zjednoczona, ani nie prowadzi Polski w jakimś określonym kierunku. Panowie, no głównie panowie zaczęli zajmować się sobą i, i to jest jakieś takie, szczególnie w tych czasach, to jest tak żenujące, ale to jest też tak demoralizujące, że w takim... W trudnym czasie, w momencie, kiedy trzeba jak najszybciej przyjąć przepisy, które pozwolą na absorp absorpcję tych środków z Unii Europejskiej. W sytuacji, kiedy mamy trzecią falę koronawirusa, panowie nagle jakby tutaj oderwali się od rzeczywistości i dyscyplinują się nawzajem. Ja myślę, że ta łódka pędzi na, na lodową górę. Ta łódka już nie ma jakiegoś sternika. Co, myśli pan, że Zjednoczona próbuje... Prawica będzie jak Titanik? To już, to już jest Tytanik, to już jest Tytanik, który tonie, mają coraz mniejsze poparcie społeczne. Tam już jedynym spoiwem i takim super glue, które w tej koalicji jest, to są stołki, dostęp do spółek skarbu państwa, gdzieś tam jeszcze jakiś splendor, jak się pojedzie w, w region do okręgu swojego i powie się, że jest się wiceministrem czy ministrem, to to jeszcze może gdzieś tam na kimś robi wrażenie, ale widać, że tam już nie ma pomysłu, nie ma już to jest od ściany do ściany. Jakiś, brak jakiejś polityki, brak brak wizji. No, przecież dzisiaj, zamiast zajmować się z sobą, chłopcy, chłopcy nawalają się jak w piaskownicy po głowie, a niebezpieczeństwo już weszło do, do Polski. No, mamy wzrost zgonów, mamy wzrost zachorowań, nie ma, nie ma jakiegoś. Planu precyzyjnego. No, mnie się wydaje, że no to oczywiście to, że wyleciał z rządu Janusz Kowalski, największy krytyk i taki troublemaker w, w rządzie, no, to jest tylko taki sygnał, że Jarosław Kaczyński chciał dać po łapkach Zbigniewowi Ziobrze, ale Myślę sobie, że Zbigniew Ziobro nie odpuści, i bo widzę, jak zachowują się posłowie Solidarnej Polski w Sejmie. Jak no już się rozpykają, o tym, że to jest jak naruszenie niechcą... umowy koalicyjnej, więc rzeczywiście sytuacja robi się naprawdę ha, No, tak. no, no jeśli, jeśli współkoalicjant tak ostentacyjnie lekceważy tę silniejszą partię, jeśli tak ostentacyjnie pokazuje niezgodę. Też tak podważa autorytet Jarosława Kaczyńskiego i Prawa Sprawi i Sprawiedliwości. No to mamy potężny sygnał, że tam już nie dzieje się dobrze. Tam już zjednoczenia nie ma, tam żadnej euforii już nie ma. Tam jest tylko wydrapywanie sobie jakiegoś miejsca, e, e, jakiegoś poparcia. No dobrze, tylko jak to a, wydrapywanie będzie wyborach. trwało długo, Pana zdaniem? Czy to jest tak, że Pan wierzy w scenariusz wcześniejszych wyborów, czy jednak sądzi Pan, że będą te awantury, będą te niesnaski, będą te publiczne lub mniej publiczne połajanki, ale jednak ta Wspólnota celów władzy i trzymania tej władzy w rękach zwycięży, i ta Zjednoczona Prawica jakoś się doczołga do, do roku 2023, kiedy będą wybory. No ja, ja widać jak na dłoni, że tam jest, jest już walka o schedę, walka o tym, który kogut ma większy ogon i większy grzebień e, i pewnie będą tak się panowie siłować do momentu, aż się zorientują, że mają w sumie 15%. E, no takie, takie tarcia, no nie wiadomo pani redaktor, myślę sobie, że wszystko jest możliwe, wszystkie scenariusze są możliwe, bo Jarosław Kaczyński też jest osobą nieprzewidywalną i pamiętamy rok 2007, kiedy zaczęło Prawo i Sprawiedliwości spadać, rozpisano. Nowe wybory i przegrał z Kretesem, więc być może Jarosław Kaczyński chce jak najbardziej zwasalizować swoich współkoalicjantów, zebrać do kupy to, co jeszcze jest do zebrania i być może oddadzą, rozpiszą nowe wybory, licząc, że, że wygrają. Ale wygrać już nie wygrają, bo widać, że w ostatnich 20 paru sondażach trend jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość w większości mieć nie będzie. Ale wygra, jeżeli nie pójdą państwo do wyborów wspólnie, jedną listą. To już nauczka była. System Donta jest jaki jest. I teraz pytanie, czy to oficjalne stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie prawa aborcyjnego spowodowało, że pan osobiście jest bardziej chętny do tego, żeby z Platformą do wyborów pójść? No, fajnie, że Platforma obudziła się w 2021 roku i stwierdziła: o, mamy prawa człowieka i prawa kobiet, jak w całym cywilizowanym świecie. No to może poprzyjmy. No ale jak to Platforma? Jedną nóżką do przodu, drugą nóżką do tyłu. Pani redaktor, ja naprawdę nie chcę się znęcać i cieszę się, że Platforma Obywatelska, centroprawicowa partia, dostrzegła pewien bardzo potężny problem, jeśli chodzi o funkcjonowanie życia wielu, wielu Polek, czyli brak. Brak dostępu do zabiegów przerywania ciąży, czyli tak, de facto brak prawa do decydowania o tym, jak ma wyglądać życie, czy zdrowie, czy rodzina, planowana przez, przez miliony Polek. Ale, pani redaktor, no cóż, no można powiedzieć, fajnie, że zauważyła Platforma tę, tę sprawę. Tylko, no nie wiem, jestem mężczyzną, więc też nie chcę wchodzić tutaj jakoś specjalnie w buty kobiet, ale mam takie wrażenie, że jeśli ktoś mówi Prawo do decyzji o przerwaniu ciąży OK, ale tak naprawdę kobieto, nie uznajemy Cię za podmiot, który w pełni racjonalnie podejmuje decyzję, bo musisz się najpierw skonsultować a z psychologiem, bez lekarzem jak Ale cię, takie wsparcie jak psychiczne, cię... Panie Pośle, jest bardzo ważne. No słusznie ma słonio, że jest kobietą, więc nie chcę powiedzieć, że Pan tego nie rozumie. Ale jednak, jeżeli ktoś staje przed takim wyborem, to powinien mieć zapewnione to, że będzie mógł z kimś na ten temat porozmawiać, że będzie mógł uzyskać wsparcie. Absolutnie. Absolutnie. zgadzam więc się to się że to jest jeśli, bardzo dobry jeśli... pomysł. Ja się absolutnie zgadzam, że jeśli ma ktoś taką potrzebę, jeśli ktoś takiej potrzeby nie ma, to nie widzę powodu, dla którego trzeba jeszcze tę osobę wpychać w ramiona psychologów czy, czy innych specjalistów. Uważam, że to powinna być zawsze decyzja indywidualna a y, możliwość skorzystania z innego wsparcia jak najbardziej. Natomiast my, lewica, mówimy sprawdzam. Mm. E, jeśli Le Platforma Obywatelska jest tak pro kobieca, to pytam, czy poprą ustawę ratunkową lewicy, która leży w Sejmie od kilku tygodni. U przypominam ustawę, która em, e, e, znosi karalność za pomocnictwo przy e, zabiegu przerwania ciąży, czyli de facto chroni lekarzy. Czy Platforma wyjdzie na ulicę razem e, z politykami lewicy i organizacjami kobiecymi i i będzie zbierać podpisy pod y, m, obywatelskim projektem ustawy. I jeszcze jedno zdanie, pani redaktor. Można mówić. Że jest się za prawem do przerywania ciąży, za prawem do podejmowania decyzji. To nie jest test. Prawdziwy test jest wtedy, kiedy będzie ustawa głosowana w sejmie. Mamy tam takie trzy przyciski: za, Kończyć, przeciw, Panie albo wstrzymuje się. Mm -hmm. I a, jeśli ktoś mówi, że jest za prawami kobiet, to niech naciśnie przycisk za, a nie tak jak zwykle w platformie kilkudziesięciu e, e, konserwatystów, wyciągnie kartę albo zagłosuje przeciw. Więc ja nie widzę, nie widzę pewności, nie mam gwarancji, że platforma obywatelska nie zrobi takiego samego numeru, jak przez ostatnie 20 lat robiła w sprawach kobiet, praw człowieka czy świeckiego Bardzo państwa. Bardzo sprytnie pan uniknął odpowiedzi na moje pytanie w sprawie jednej listy, ale jeżeli pan myśli, że zapomniałam, to się pan grubo myli, więc po po ponownie <noise> <noise> pytanie o wspólną listę. Pan jest sceptykiem czy nie? Ja jestem przede wszystkim zwolennikiem współpracy na opozycji i to nam się już udaje przy ważnych Dobrze, kwestiach, panie Pośle ja pytam demokracji. o ja, ja, jasne pytanie zadaję, bo ponieważ musimy to, kończyć to, to, to ja będę pana tutaj bardzo prosić o szybką i bardzo jasną deklarację tak lub nie albo nie wiem jeszcze, bo za wcześnie. Jest za wcześnie, pani redaktor, pełna współpraca dzisiaj przy ważnych projektach, a o koalicjach będziemy mówić przez w ostatnich trzech, czterech czy pięciu miesiącach przed wyborami. Dzisiaj niech każda partia pracuje nad swoim elektoratem, niech powiększa ten elektorat. Uważam, że najważniejszym jest odsunięcie PiSu od władzy, a czy to będzie zrobione poprzez wspólną listę, czy odrębne listy, a potem zawiązanie koalicji, to jest kwestia naprawdę przyszłości, ale gwarantuję, że lewica nigdy nie wycofa się z tego projektu odsunięcia PiSu od władzy i, i na pewno będziemy problem. współpracować i już współpracujemy z całą opozycją. Panie proszę, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia. Dziękuję. Życzę. Do zobaczenia następnym razem. Krzysztof Smiszek, poseł Lewicy. Pozdrawiam. Gościem Ekspresu Wiedrzyckiego i Państwa gościem. Do zobaczenia.